Józef Kufel, pośrednik nieruchomości Żywca, Góral Beskidzki. Co jest fajnego w Beskidach? Beskidy są piękne o każdej porze roku. Wiosna to zieleń, lato to wycieczki w górach, jezioro Żywieckie, jezioro Międzybrodzkie, paralotnie na Górze Żar, zima, oczywiście najważniejsza pora roku w Beskidach, czyli narty, a jesień, teraz właśnie się zaczęła, czy zaczyna, piękna, złota polska jesień. Warto tutaj, znaczy dobrze się mieszka w Beskidach. Mamy wiele atrakcji, spokój i warto tu zamieszkać. No właśnie, zakup nieruchomości w Beskidach, to dobra inwestycja? To zależy od tego, jakie decyzje podejmiesz przy zakupie. Każda inwestycja, jej opłacalność zaczyna się w momencie zakupu. Jeżeli podejmiesz błędne decyzje, to każda inwestycja może być chybiona. Natomiast niewątpliwie warto jest mieć, jeżeli lubisz oczywiście klimaty takie górskie, warto jest mieć nieruchomości w Beskidach, ponieważ zwyczajnie dobrze się mieszka i można takie nieruchomości sprzedawać z zyskiem pod warunkiem, że się dobrze kupiło. Jeśli zdecydujemy się na zakup nieruchomości w Beskidach, to na co powinniśmy zwrócić uwagę? Tak jak przy każdej nieruchomości, przede wszystkim na lokalizację. I tu warto jest zastanowić się nad kompromisem pomiędzy widokami, które są najważniejszą cechą, najbardziej pożądaną cechą dla ludzi poszukujących nieruchomości, a dojazdem, bo często te rzeczy się wykluczają, czyli jeżeli mamy piękne widoki, to czasem nie mamy dojazdu. I to jest rzecz, o której nieraz ludzie zapominają. Zakup nieruchomości to także ogromna procedura związana z dokumentacją. Jak się do niej przygotować? Dokumentację przygotowuje praktycznie właściciel, a na zlecenie właściciela przygotowuje biuro. Także tu od strony dokumentacji dotyczącej nieruchomości to generalnie wielkich przygotowań nie potrzeba. Natomiast niewątpliwie trzeba poznać rynek, trzeba zobaczyć kilka nieruchomości, żeby wiedzieć, czy to, co kupuję, to jest to, czego potrzebuję i co będzie mi dobrze służyć w przyszłości. Jak możemy zarobić na takiej inwestycji, na takiej nieruchomości? Nieruchomości mają trwałość pewną w czasie i ich wartość wzrasta, więc głównym źródłem zarobku jest wzrost wartości nieruchomości w czasie. Jeżeli nie przepłacimy, jeżeli nie kupimy źle, to zawsze możemy liczyć na zwrot. Oczywiście można traktować nieruchomości inwestycyjnie, wówczas jeżeli przeprowadzimy jakiś proces inwestycyjny, kupimy działkę, wybudujemy dom, możemy zarobić szybciej. Jeżeli kupimy gotowy, musimy odczekać. A na co zwrócić uwagę, jeśli zdecydujemy kupić się nieruchomość do zamieszkania? Przy nieruchomości mieszkaniowej głównie powinien decydować dojazd dobry i dostępność infrastruktury, czyli szkoła, sklep, inne elementy. Jest to tak samo istotne jak w każdej innej lokalizacji. Tutaj nie ma różnic. Żeby mieszkać, trzeba mieć dostęp do infrastruktury. A jak lokalizacja wpływa na zakup nieruchomości i jej cenę? To jest podstawowy czynnik decydujący o wartości nieruchomości. Często w tej samej miejscowości ceny na przykład działek budowlanych mogą się różnić nawet 10-krotnie, w zależności od lokalizacji.
Tutaj, jeżeli chodzi o Beskidy, głównym czynnikiem jak gdyby decydującym o jakości lokalizacji są widoki. To jest to, czego najbardziej poszukujemy, ale za tym idzie cała reszta. Jak ty jako pośrednik w kupnie nieruchomości możesz pomóc podczas jej zakupu w Beskidach? Mogę bardzo pomóc, ponieważ znam dobrze ten rynek, a to jest klucz, znajomość lokalnego rynku, to jest klucz do dobrego zakupu. Więc jeżeli kupujący zwróci się o pomoc, to bardzo chętnie pomogę w poszukiwaniu tej właściwej nieruchomości. Mam w swojej bazie pewien zasób, mamy nieruchomości u pośredników współpracujących, ale również mamy takie przypadki, że inwestor zleca nam poszukiwanie nieruchomości. Nieraz cały proces trwa nawet rok czy półtora, aż znajdziemy właściwą nieruchomość. Jak możemy się z Tobą skontaktować? Zapraszam na stronę internetową, tam jest adres e-mail i numer telefonu. Zapraszam do kontaktu. www.jkn.com.pl. Bardzo dziękuję. Józef Kufel, Nieruchomości, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Ja nazywam Zapraszam w Beskidy. Ja nazywam się Tomasz Słodki. Do usłyszenia. Do zobaczenia.